Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała tobie, Panie. Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: oto Baranek Boży. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: czego szukacie? Oni powiedzieli do Niego: Rabbi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? Odpowiedział im: chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny 10. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa, i przyprowadził go do Jezusa. A Jezus, wejrzawszy na niego, rzekł: ty jesteś Szymon, syn Jana. Ty będziesz się nazywał Kefas, to znaczy Piotr. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. Mamy dzisiaj takie jakby dwa spojrzenia w tej Ewangelii na z jednej strony Jana Chrzciciela na Chrystusa, a z drugiej strony Chrystusa na Piotra. To pierwsze spojrzenie to spojrzenie takiego proroka, który widzi nie tylko człowieka, widzi Boga. I objawia to światu. Mówi: oto Baranek Boży. Nie, mówią egzegeci: oto Słowo Boże. Oto żywe Słowo Boże. Oto sam Bóg. I spojrzenie Jezusa, który patrzy na Piotra i widzi w nim coś więcej, niż on sam o sobie wie. Ta Ewangelia w jakiś sposób pokazuje nam, jak Chrystus formuje swoją wspólnotę, w jaki sposób on rozpoczyna Kościół. To jest dla nas może ciekawe, dlatego że wszyscy żyjemy w rodzinie, wszyscy mamy rodziny i wiemy, jak trudno jest scementować niekiedy rodzinę. Jak trudno jest mieć taki żywy kontakt między poszczególnymi członkami. Jak te więzi niekiedy są jak fale morskie. Czasem są mocniejsze, czasem są takie słabsze. I jak Chrystus formuje swoją rodzinę. Pierwszą rzecz, którą widzimy, to właśnie to, że posługuje się najpierw prorokiem, posługuje się nauczycielem, posługuje się Janem Chrzcicielem. I to jest taki nauczyciel, który nie przywiązuje do siebie. Jest to taki nauczyciel, który nie przywiązuje do swoich idei. Jego zadaniem jest właśnie wskazanie na tego, który jest większy od niego. Na tego Bożego Baranka, który może napełnić serca uczniów. We wspólnocie Jana Chrzciciela są właśnie ci dwaj uczniowie. I na pewno zależy Janowi Chrzcicielowi na tym, żeby oni u niego pozostali. Na pewno kocha tych uczniów. Na pewno jest jakaś więź pomiędzy nimi. Ale kiedy widzi przechodzącego Jezusa, to jest to jakby taki okrzyk, nie? A oto Baranek Boży, nie? I on jakby nie może się powstrzymać przed tym, żeby powiedzieć: a, to Bóg, zobaczcie. I on ich nie powstrzymuje. Jakby takim pierwszym wyzwaniem, które mamy w rodzinie, to żeby nie przywiązywać swoich dzieci do siebie. Żeby nie przywiązywać ich do swoich idei. Żeby nie przywiązywać ich do swoich pragnień. Mamy dać taką pełną wolność. Wolność tego, żeby byli tymi, którzy potrafią wybrać. I Chrystus w ten sposób zaczyna swój Kościół. On wysyła takiego proroka, który nie przywiązuje do siebie. Takiego proroka, który jest tym, który tak naprawdę pokazuje, gdzie jest Chrystus. Przygotowuje.
I później mamy tego Jana i Andrzeja, którzy właśnie idą za Chrystusem. Ten Jan i Andrzej to taki symbol głębokiej przyjaźni. Kiedy zapytali Jezusa, nie, gdzie mieszkasz, to Jan dopisuje, nie, i wtedy pozostali u Niego. Chrystus nie buduje swojej wspólnoty po to, by coś najpierw skonstruować, żeby działać, żeby mieć więcej członków, żeby mieć więcej lajków, ale zaprasza do więzi z Nim. Kościół to miejsce więzi. Kościół to miejsce miłości. To miejsce głębokiej przyjaźni z Chrystusem. Rodzina jest takim miejscem, gdzie mamy mieć głęboką więź pomiędzy wszystkimi członkami. I Jezus chce odpowiedzieć, tworząc tą swoją rodzinę, którą jest Kościół, na taką głęboką tęsknotę naszego ducha. Na tą tęsknotę, żeby być kochanymi. Na tą tęsknotę, żeby kochać. I Andrzej, który później przychodzi do swojego brata, Piotra, pokazuje, w jaki sposób my mamy mówić o Jezusie. W jaki sposób Chrystus chce, żebyśmy mówili o Jezusie. To, że jest to brat, to wyobrażamy sobie, że mówi do niego z jakimś takim tonem, który on może zrozumieć, z jakąś czułością, z jakimś zrozumieniem. Chce go pociągnąć. I poprzez swoje własne świadectwo mówi po prostu, znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa. Dzieli się swoją radością, dzieli się tym, co przeżywa. I Chrystus też chce nas pociągnąć takim naszym świadectwem, nie siłą, nie przymusem, ale przede wszystkim wyborem. A jeżeli On odkrył, a ja też chciałbym. I Piotr przychodzi przez tą więź miłości. Tak jakby chciał powiedzieć temu Piotrowi, Andrzej, nie, że chodź, sam zobacz, nie, sam spotkaj się i ty odnajdziesz to, czego szukasz. Piotr, który przychodzi do Jezusa, spotyka się z taką, od razu taką właśnie też czułością Chrystusa. Ty jesteś Szymon. Nie? Jezus nazywa go swoim imieniem, jego imieniem. To wyraz głębokiej takiej znajomości jego serca, jego osoby. Jesteś tym, którego ja znam. I poznanie w Biblii to taka więź miłości. Ty jesteś synem Jana. Znam całą twoją rodzinę. Wiem, kim jesteś. Ty będziesz się nazywał Kefas. I Chrystus czyni go tak naprawdę taką ostoją, podwaliną Kościoła. Skałą, na której Chrystus chce budować. Daje mu nowe powołanie. Daje mu coś, czego on sam nie może tak naprawdę sobie nadać. On jest tym fundamentem, na której my wszyscy, jako takie żywe cegły, do którego będziemy dopasowani, do tego fundamentu. I jesteśmy takimi cegłami, które w tej wspólnocie Chrystusa być może czasem będą obtłuczone, żeby dopasować się do drugiej cegły. Co nie jest zbyt przyjemne, dlatego że mówimy sobie, przecież to boli być obtłuczonym. Przecież to boli być ociosanym. Tymczasem Chrystus chce nam pokazać, że prawdziwe szczęście to nie taka pojedyncza cegła, nie pojedynczy fundament, nie pojedynczy człowiek, a to wspólnota. Chce nam pokazać, że to, co On nam daje, tworząc wspólnotę Kościoła, tworząc tą rodzinę, to ta możliwość kochania tych, którzy są obok nas. To ta możliwość, aby otworzyć swoje serce na tych, którzy są tuż obok. I to jest dar Chrystusa, dar powołania i dar Chrystusa, który scala te wszystkie cegły, który scala nas i scala nas w taki bardzo osobliwy sposób.
nie cementem, nie zaprawą, ale scala nas tak naprawdę swoją krwią, swoim ciałem. Scala nas ofiarą ze swego życia. Tak jakby chciał powiedzieć, że tylko wtedy, kiedy my staniemy się tak jak Chrystus, ofiarowujemy swoje życie, będziemy mogli być szczęśliwi w rodzinie, być szczęśliwi w tej wspólnocie. Ten ołtarz, który tam widzicie tylko siano teraz, nie, z tej strony, ale tak z boku jak popatrzycie, to właśnie przypomina to, co Chrystus czyni w Kościele. Scala kamienie. Każdy z nas jest takim kamieniem. Każdy z nas jest tym, który, bez którego nie możemy się obejść tak naprawdę. Każdy z nas jest ważny. I każdy z nas ma głębokie powołanie, aby widząc człowieka odkrywać Boga. W tym pierwszym czytaniu tak słyszeliśmy. On słyszy głos, myśli, że jest to głos ludzki, idzie do człowieka pytać, przybiega do Helego, ten Samuel pyta, o to jestem, przecież mnie wołałeś. I Heli mu tłumaczy. Ten głos, który słyszysz, to nie jest głos człowieka, to jest głos Boga. I to jest Kościół. Abyśmy dostrzegali w drugim człowieku Boga, słyszeli poprzez głos drugiego człowieka głos Boga. I to jest dar, który tylko Chrystus może nam ofiarować.